dzisiejszym odcinku gramy w Giga Zgadnij Kto To. Jest to już czwarty odcinek i właśnie zaproszę do nas gości specjalnych, którymi są... Damy serdecznie, dzień dobry, Szeja oraz witam. Tomasz Andrzej. Przybyliśmy wyjaśnić tutaj raz na zawsze, kto jest lepszą parą, bo tak się składa, że łączy nas jedna rzecz. Oboje 2-0 wygraliśmy w próbie miłości u Friza i postanowiliśmy ostatecznie dzisiaj podjąć, która para jest lepsza w tym, jak się kocha. Tak, świetnie. Zapraszam moją parę. Dzień dobry, witam serdecznie. Pierwsza nieczysta zagrywka, co się stało? Kochasz za kamerą, dokładnie. A dzisiaj mój przyjaciel Patryś, proszę bardzo. 3, 4. 3, 4. Kurde! Ja bym wzięła to. Ej, też mi ten fan. Ale zgodność. No. No dobra. Nie no, członka ekipy, daj spokój. No, cicho. Ja skaczę i na co skoczę? To jest strasznie śmieszne. Dobra, biorę prawą. Pokaż. Czekaj. Spoko. Cicho, ty nie możesz żadnych odpowiedzi dawać. Dobra. Chciałbym zaproponować taką zasadę, że z racji, że wy tutaj mogliście wybrać stronę, to my chcielibyśmy pierwsze pytanie zadać. Ale nie chcecie teraz wy zagrać Team Samsung? Możemy my. No możemy, dobra. Bach. O, zajebiście. Oliwa sprawiedliwa. Ale jeszcze jedno, o co gramy? Trzeba wymyślić jakąś... nagrodę i karę. Musisz obrazić wszystkich twórców komentarii na jednym kafelku stories. Nie jest to zły pomysł. Jedna osoba z drużyny? No może jedna. Albo w filmie na YouTubie, że musisz, ogólnie, że musisz obrazić twórców komentarii. To mamy karę, ale ja bym postawiła na niemiło po prostu, że jakoś coś się negatywnie o tym powiedzieć. A nagroda? Oboje wygraliśmy Włochy w próbie miłości. No. Jeżeli wy wygracie, to my stawiamy bilety dla Patryka, żeby mógł z nami polecieć. Dobra! No, a jeżeli wy przegracie, to my możemy zabrać jedną osobę i wy jej stawiacie lot wtedy. Dobra! Deal! No. Deal. Zostańcie do końca, żeby zobaczyć, kto wygrał i kto robi karę. I na przykład bym się zapytała, czy wasza postać brała udział w pan... czy jest związana z pan... A kobiety, mężczyźni? I potem, czy ta osoba walczyła, czy miała walkę freakfightową? Bo to też na pół dobrze podzieli. Dobra. To możemy zrobić tak od początku. Że o walkę? Pierwsze pytanie, no, o walkę. Ale to poczekaj. Jeden miał... 2 miał, 3 miał, 7, 8. 8 do 12. No moim zdaniem to jest git. Patrz co zepsułam. Czekajcie! Ajajaj, kłopoty drużyny przeciwnej. Kłopoty drużyny zaczynają przeciwnej. Się. Jest git? Tak. Czy nasz influencer, influencerka, znaczy wasz influencer, influencerka, czy mieli walkę freakfightową? Nie wiem. Wydaje nam się, że nie. Nie miała. Nie? Czyli na pewno nie miała. Mocne bowiem, że ona nigdy by nie chciała. No tak. Więc no. Nie możemy mówić na pewno. No tak, tak. Przemek Pro, Julia Żugaj, Boxdel walczył, no coś ty. No ich osoba nie miała, czyli zostawiamy te osoby, które nie miały. Kit. Masz rację, ty to jesteś dobra, mądra. Mogę zmienić teammate'a. Załóżmy się o 5 dyszek, czy strzelimy tak po pierwsze, my prywatnie? A czy ja strzelam jedną osobę, ty drugą i kto serio strzeli, to dostaje 5 dych. No o to mi chodzi. No, no dobra, a kogo strzelamy? Ja bym, ale to ty osobną osobę. Ja strzelam czajnika. A ja strzelam może, dobra, martwcie się. Czy wasza postać no. była wymieniona no. w filmie Konopskiego opa... Straciliście właśnie monetyzację, albo YouTube banuje za to hasło. Była? Nie pamiętam. No nie była. Nie była? Chyba nie! Chyba? Chyba nie! Nie, no nie, dobra, nie, nie. A. Zakrywamy tych, co byli. Tak, tych, co byli, pewno. No. Lexi chyba też była. Tak, 100%, no 100%, no. Wiesz, co możemy zapytać? No. Czy na zdjęciu tej osoby jest element różu? 5 osób, które mają różowe na sobie. Mhm. Czyli Julia Żugaj? Była, no tak. Na co była? Boxdel też. To było dobre pytanie, uważam. Czy wasza postać ma na swoim zdjęciu jakiś element różu i cień różowy też się liczy? Czy generalnie jest jakiś róż na zdjęciu tej osoby? Patecki może być mylący, ale moim zdaniem on nie ma różu na sobie. Trudne pytanie. Trudne pytanie. Nie, no ja bym walnął to jako różowy. 100% to jest różowy. Serio? Tak. Ale to jest nude bardziej. No ale nude różowy. Czyli mają wątpliwości. Albo udają, że mają wątpliwości. No właśnie. Nie, bo tu nie ma wątpliwości. I nie
liczymy ust w ogóle. Ust nie liczymy. Nie, nie liczymy dobra. Ust. Chodzi o włosy, ubranie, światło, takie mocne, no, różowe elementy. Dobra, no to nie. To jest bardzo ważna informacja. Czyli wszystkie różowe ściągamy. Żegnamy koleżankę. No właśnie, zastanawiam się, czy dobrze, że powiedziałeś o tych ustach. Ale czy ona nie ma oczu różowych? Ja nie wiem, jaki to jest kolor, tak no, to jest bardziej taki nude. Jak niecha też leci, nie? Tak. Prawdopodobnie jest to kobieta, skoro zastanawiali się nad różem na ustach, bo nie sądzę, żeby na przykład u patecy się zastanawiali nad różem na ustach, no nie? Może. Myślałam, że to jest któraś z być tych może. Dziewczyn, albo Marcysia. Bo niektórzy mają głowę tak w bok, na przykład Marcysia, fajny pomysł, no. Wersow ma w bok, Przemek Pro ma w bok, Kartoni ma w bok twarz. Czy oni są obróceni do przodu? Czy są prosto do aparatu? Tak, zarąbiste. Czy wasza postać jest obrócona do aparatu, czy jest jakkolwiek bokiem? Jest przodem. To niezłe pytanie. Nie, na razie jej nie rób. Nie, no na pewno nie jest prosto. Jeź, ale nie możemy jej zakryć, bo ja ją stawiałam. No dobra, no to zakrywamy. Nie. Czekaj, na razie poczekaj. Patrz, Marcysia, jest bokiem czy przodem? No tak, no właśnie to jest takie ciężkie. Ona też jest bokiem. Tak, Wersow też jest bokiem, no. Nie, no razie mamy słabe pytania. Co ty miałeś z tymi włosami na pomysł? Czy włosy powyżej ramion. No to by było nie. Aha, i wtedy 3 do 1. Znaczy, 3, tak, 3 do 4. Ja mówię, że jak Kartoni Wersow odpadną, to zostanie sama Julka. No jeśli ma włosy za ramiona, to zostają 3 osoby. Dokładnie. Cokolwiek blond włosów, bo tak to by nam zostało tylko 3, a tak to by nam zostało 5. A Ginold w ogóle nie ma włosów. Chcielibyśmy was zapytać, czy wasza postać ma włosy za ramiona? Na zdjęciu. Na zdjęciu. Za ramiona w sensie długość? Tak. Na zdjęciu! Na zdjęciu! Na zdjęciu! Nie no. No nie ma, ale chyba, że tutaj. Mówi ci, to jest Marcysia, ja już wiem. Jest jakby tu ma ramię, a tu ten. Jest szansa. Co powiedzieć? Patrz, oni wiedzą, że to jest dobre pytanie. Nie, no nie ma, no ten włosek się nie liczy. Dlaczego się tak skonsternowaliście, kochani? Nic, tak, tak. Patrzysz na zdjęcie, no i widzisz. Ale na zdjęciu nie ma. Pytaliście! Na zdjęciu nie ma. Ale nie, bo właśnie, bo zapytaliście, no, czy... No nie, bo to sobie podpowiedzieliśmy. Na zdjęciu nie! Dziękujemy za dużą dawkę informacji w takim razie. Dosłownie powiedzieliśmy, że ma długie włosy, ale na zdjęciu nie ma. Teraz jest to oczywiste. Kto oni myślą, że ma krótkie? Nie, na zdjęciu nie ma, czyli że nie ma poza ramiona, ale normalnie ma długie. Dosłownie mi to powiedzieliśmy. Jezu, Patryś! Moim zdaniem Marcysia to będzie, bo oni za długo kminili nad tymi włosami i za długo nad różową. Tak, chyba że teraz odsiemy jakoś 5 do 2, no ale to wtedy trzeba będzie strzelać. Wtedy zgadujemy. No wtedy moim tak. Zdaniem i tak zgadujemy. Przygotujcie czy się. Wasza postać ma więcej niż jeden więcej element garderoby? Ja też to pomyślałam! Więcej niż jeden element garderoby. Biżuteria, akcesoria to jest element garderoby, no. Naszym zdaniem ma. Czyli wszyscy, czyli którzy nie mają. Czyli freeze. Na pewno. Freeze wypada. Tak, weź go. Zegarek i to. O, zastanawiają się. To nieprecyzyjne pytanie. Dlatego miał być bez biżuterii. To co by nam to dało? Jeszcze bardziej nam by to zamieszało. No nie, właśnie kompletnie nie. No bo tak to byśmy mieli tylko Godface'a i tam i ich we dwójkę. No właśnie nie. Ja zapytam o biżuterię, a tobie zostawię strzał, to twój strzał. Jeżeli się okaże, że to jest to, to gorzej, jak nie będzie to. No dobra. Interesuje nas, czy wasza postać ma jakąś biżuterię na sobie, dodając, że aparat na zęby się nie liczy, nie? No tak, tak, tak. Widzisz? Coraz bliżej. Dwie osoby, czyli oni już mogą strzelać, stary, my musimy strzelać, trudno. Czy wasza postać ma ubranie, które wystaje poza ramiona? Zerknijmy, okay, zerknijmy. Karamba, chyba ma. Ma, tak. Nie czajnik, nie budę, nie dżino, czyli zostaje. Czyli ma coś ponad ramiona? No tak! Dobra, wygrywamy teraz. Tak, tak. To twój strzał, kochanie, oddam ci honory. Nie mogę doczekać, aż dzięki tobie wygramy. Weź, mam jasne spodnie. Mam jasną twarz, a mi buty masz. To jak z Godface'em? No ma, bo ma ponad ramiona. No właśnie, czyli zakrywamy dwie osoby? Bardzo słabe pytanie. No tych, których chcieliśmy wywalić, wywaliliśmy. Nasze pytanie brzmi, czy wasza postać to Marcysia? Nie! Nie? No i na razie teraz my znowu. Ale zobacz, oni mają 4 osoby, a my jedną. Gorzej, jak to się okaże, to nie jest ta osoba. Albo oni źle powiedzieli. Go czajnik, proszę. Tak myślisz? Go czajnik, no. Stary, a co jak przez ciebie jest źle? To tylko ty wstawiasz o komentary. Masz u mnie jedną przysługę, jeżeli nie będzie czajnik. No, ale ty to mówisz? Czy waszą osobą jest...
Nie. Nie. Niestety, nie. Niestety. Zaufałam ci. No co? No dobra, masz przysługę. Wasza postać to... Nie. Nie. Co? To sparmazaliliście raczej. Albo wy coś źle zrozumieliście. Nie, no niemożliwe. Włosy na zdjęciu są poniżej tej linii, czy nie są? No, są. No nie! No na zdjęciu... Na no zdjęciu nie. Nie! U fryzjera mówisz, że są za, no i są za. Nie, no są, ale na nie zdjęciu są, nie. Nie, no to źle wy rozumiecie. No są za linią ramion, no. No tak! W takim razie się źle zrozumieliśmy, bo na zdjęciu nie ma, ale ogólnie ma. Powtarzamy nasz traf. No to verso. Tak. No. No, tak myśleli. Nie, no włosy za ramiona, 100%. Włosy za ramiona, kurde, no ale mi to nie pasuje, no na zdjęciu. Kurde, niech ty czajnika dostał, kurde, strzelać. Ja myślę, że to Lil Masti. Nie. Kurde. Dobra, macie jeszcze jedno z dwóch. Got face skilla? Tak. Tak, brawo. Kurde. Yeah. I Patryk mówi tak. Zdjęciu. Na zdjęciu, a patrz tutaj, już się kończy. Ale jej się tu nie kończą, nie? Jak rozpina włosy, to ma dłuższe. Nie, przepraszam, no w takim razie rozstrzygnie to druga runda. To. A nie to? To tak pomiędzy jest to. Dobra, to wspólna decyzja. Nasza. Wspólna to tak, decyzja. Żeby nie widział. Mamy taką taktykę z Patrysiem, żeby robię on zrobił fikołka i na to, gdzie wypadnie, tam to wybieramy. Dawaj. Wow! Fajne. Nacji? Nacji, no. To się już było, ale trudno. No dobra. Patrzą się? Nie. Monia, połóżmy jedną na drugą, nie wymieniajmy. Dobra, to takie proste pytanie na rozgrzewyczkę. Czy wasza postać brała udział w Move Federation? Nie, na pewno nie. Nie brała. Czyli zakrywamy to, czyli zakrywamy lekcji, no. Okay. To jest mega, mega słabe pytanie, uważam. Nie, patrz, on brał. Bloński. Bloński brał. Natsu też. Natsu też. Ginold też. Ginold też. Ginold grał? Grał. A czy wasza postać ma więcej niż milion subskrypcji na YouTubie? Tak. Dobra, okay. To sporo nam schodzi. To sporo schodzi. A jakby zadać pytanie, czy ta osoba jest związana z makijażem na przykład? Albo czy ta osoba jest w związku? Kurde, no to jest mega słabe pytanie, bo wszyscy tutaj prawie są. No nie, czy jest w publicznym związku na przykład? A o kim myślisz w tym niepublicznym? Albo możemy zapytać o spotlight. Lexi Dubiel-Natsu, 3 osoby. No co nie, to może. To mało. Ale jak masz ekipa lub ten, 12 osób, to masz 7 do 5, to jest niezłe. Czy była w ekipie lub Team Mix. Czy wasza postać ma solową piosenkę? Solową! To jest niezłe pytanie. Musi sprawdzić, więc nieoczywiste. Tak. Nie ma! No czyli dobra. Ona ma solowe. Ona też ma. Ona ma też solowe. Ma. On nie ma. On też nie ma chyba solowej piosenki. Ona też nie ma. Lila nie ma, Julka ma. Ma, a Aga Grzelak też nie ma. Nie, nie, nie. Sztos, no? No, piona. To są osoby, które... Mają solową piosenkę. No, ale powiedział, że nie ma. Ale mają zostać te, które mają solową. Nie mają. Które mają! No mówiłem właśnie, nie mają, a my zostawiliśmy te, które mają. Nie ma solowej piosenki. Nie ma. A one mają, ja. A one... Jeszcze pytali dwa razy, czy trzy. No mówiłam. Czekaj. Zakrywamy solowe. Ale to jednak było mega słabe pytanie, stary. Bo prawie nikogo nie zakryjemy. Jednak macie dużo, dobra. Uspokoiliście nas. No ale mamy problem z tym pytaniem, stary. No ja rozwaliłam się. Że nie ma solowej, czyli Julka na przykład ma, czyli ona odpada. Przysięgam ci, że nie mogę tego pojąć. Ciężka ta gra. Ej, weźcie nam pomóżcie, bo my nie możemy tego ogarnąć. Czyli nie istnieje piosenka pseudonim, myślnik, nazwa nuty. A on ma, czyli odpada. Tak? Tak. On ma solową, więc odpada. Tak. No tak, 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 no. Czyli Lila zostaje. To Przemek też nie miał solowej. Tak, już jest dobrze, dobrze. On nie miał, patrz. Och, to prawie wszyscy zostali. Nasze pytanie brzmi, czy wasza postać na zdjęciu ma widoczny chociaż kawałek dłoni? Ma! Ma, no. Dobra. To jest dobre pytanie. No jest. Przegrywamy to znowu, ja nie wierzę. Czy brał udział w mafii albo w sabotażyście? I no. Wtedy mamy raz, dwa, trzy. A w sabotażyście Dubiel? Czajnik.
Czajnik. I w Mafii Lekcji była na pewno. To masz 3 do 4, to jest niezłe. Czy twoja postać nagrywa ze swoją drugą połówką? A czy ma? Nie, chodzi o nagrywa, bo na przykład Buddha ma, ale on z nią nie nagrywa chyba. Czy nagrywa często? Nagrywa, no. Ale Agnieszka ma chłopaka, ona z nim nie nagrywa. Agnieszka chłopaka? No chyba tak. No dobra, możemy w to pójść, no. Czy wasza postać nagrywa na ten moment ze swoją drugą połówką jakiekolwiek filmy? No odpowiedź to nie, bo nie ma drugiej połówki, prawda? Ale udawajmy, że sprawdzamy. A on z Natsu nie wrzucał czegoś? Nie, bo on się z Madzią rozstał. Myślę, że nam znowu pomiesza to pytanie. Ale farmazonisz. Ona z tym mortalciem. Jakoś nie mogę tego przytrafić w głowie, co my mamy schować w momencie, kiedy oni nam odpowiadają na pytanie. Nasza odpowiedź to nie. Nie nagrywa ze swoją drugą połówką na ten moment. Nie. Wszyscy, którzy nagrywają. Czy ta osoba brała udział w Sabotażyście lub Mafii? Fajne pytanie! Brała! Okay, o, dobra, mówisz, że brała! Zostają nam 3 osoby. Big Brain. Żegnaj. Powiedziałaś im płeć. Brała udział ta osoba! Brała tak. Udział ta osoba. Ja nie w kontekście takim nie powiedziałam. No, on powiedział, czyli brała. Czy wasza postać ma elementy niebieskiego? Patrz, Ginold ma, on ma i on ma. Czy wasza postać na zdjęciu ma jakieś elementy niebieskiego i nie bierzemy tutaj pod uwagę oczu? Zobacz, czy ten to twoim zdaniem jest niebieski? Nie? Odpowiedź to nie. Czekaj, znaczy... Ale i tak nam to dużo dało, uważam. No tak, weź ten. Mają też 3, o kurczę, patrz. Ale oni mają pierwsze pytanie. Oni mają pierwsze pytanie. Nie możemy tego przegrać. Jak strzelasz, to w 3 pytania możesz to domknąć. Maksymalnie w 3. Jak teraz odpadnie nam jedna, załóżmy, że odpadnie. To też masz 3 pytania, czyli jest tak samo. A chodzi o to, że pytając tak, ale... o coś innego niż strzelając, masz szansę, że 2 odpadną. Tak, ale oni jest szansę, że strzelą w tym czasie. No nie? Jest, oczywiście. O to chodzi. No ale mają 1/3 szansę. Ej, a co się pytaliśmy, żeby mogło być, że mu Agnieszkę wykluczamy? Że nie nagrywa ze swoim chłopakiem. Nasze pytanie brzmi... Czy jest lub był w przeszłości powiązany ze Spotlight Agency? Ta. Musimy sprawdzić. No to Lex i Dubiel by wiedzieli, nie? Albo Farmazon. Wydaje nam się, że tak. No nie, proszę pokazać, bo jest problem, widzowie. Takie życie. Jakoś wyczuwam, że to może być kartoni w sumie. A nie zapytamy o różowy, oprócz ust, bo w sumie nie mamy we dwoje kolor różowy. Ale wtedy oni też, jak zobaczą, że mamy jeden, to będą strzelać. No właśnie. No Patryk powiedział, że tak, był powiązany i powiedział to z taką dumą, że pewnie chciał namieszać płeć, więc ja myślę, że to była odwrotna psychologia i to jest kobieta tak naprawdę. Dobrze, tak, spróbujmy. My strzelamy! Dobrze. No. Czy wasza postać... Dobrze, zgadnę. To kartoni? Zgadza się. Właśnie widzisz, no. Dlatego chciałam strzelać. Czy wasza postać to Lexi? Tak. No, tak. Widzisz, dobrze bym ja. Kochani, stwierdziliśmy, że ostatnią rundę zrobimy trochę inną niż zwykle. Zostawimy dosłownie kilka osób i z tych osób będziemy musieli odgadnąć, jaką mamy postać, więc koniecznie zobaczcie, kto wygra ten odcinek. Dziach. To. Też mi się rzuciło w oczy. Dobra. Dobrze, żeby widzieli. Okej. Okay. Oni wybrali tą po środku, więc my zrobimy tak samo. No dawaj. Uwaga, uwaga. Uważaj, nie pokazuj im. Co? Chcieliśmy, Jul. Chcieliśmy ją. Chcielibyśmy zapytać, czy wasza osoba miała publiczne zerwanie ze swoją drugą połówką. Ciekawe pytanie i odpowiadamy, że tak. To chyba musicie strzelać. Nie no, mi się wydaje, że nie. Ale stawiała, że nie są razem, czy coś chwila. Czy baba, czy chłop? Jak baba, to mamy 3. To zróbmy takie... Zaryzykowałam. Na bok. Zróbmy takie na boku. O. Bardzo trudne pytanie. Bardzo trudne pytanie. Czy wasza postać to... kobieta? Czy nasza postać to kobieta? Sprawdźmy to. Godface Killa to chłopak, nie? Nie, jest to kobieta. Jest to kobieta. Okej, dobra. Strzelamy? Trzeba. Wygramy, myślę, że tak. Możemy błoński. Dobra, no, dobra. Czy wasza postać to największy polski crusher? Nie! Kurde, jeszcze się okaże, że to Julia Żugaj. Czy wasza postać to... Julia Żugaj? Nie! Dobrze, czy wasza postać to czajnik? Nie! Wasza postać to czajnik! Co? Tak! Czyli chodziło im o to, czyli chodziło im o to. To złe pytanie. Żugaj! A Żugaj nagrała jakiś film, coś, że się rozstawała, czy ty? Ale post stawiła. Co? Taki post stawiła. Stawiała post. Tak. To my nie wiedzieliśmy. Nie wiedzieliśmy właśnie, no. Kurde. Tak, ogłosili zerwanie, taki oficjalny post zrobili, a później nie ogłosili, że znowu są razem, dopiero później, po jakimś czasie. Koniec końców, lecimy do mnie.
Zadowoleni jesteśmy. Tam mówiliśmy, że ty te bilety stawiasz, nie? Bo tobie bardziej zależało. Tak. A wy pamiętajcie, że okazałaś komentarze. Właśnie, ale to ty musisz. A to ja muszę, to jakoś coś na odcinku powiem. Ale u ciebie to łatwe będzie. Tak, ja na odcinku powiem, podpromuję jeszcze odcinek, że tu byłem i powiem, no to nie zdradzając rezultatu, Konopski tych Wardęga, ty pajacie. O, już tak widzę będę... Sylwka, która otwiera live'a Watahańskiego no, i analizuje twoje słowa. Dostałem tutaj taką wiadomość w temacie Gimpera, dzisiaj sobie przeczytamy. Dobrze, kochani, ja wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, że filmy są 3 razy w tygodniu i do zobaczenia. Elo!